Cześć! Mam na imię Wiola. Jestem w pierwszej klasie liceum. Chodzę do prywatnej szkoły. Dostałam stypendium, bo miałam bardzo dobre stopnie. Więc mój tata płaci tylko połowę czesnego. Ale ani razu mi za to nie podziękował. A moja mama na wieść o stypendium wymamrotała tylko obojętnie: Dobra robota! Dobrze wiem, jakby zareagowali, gdyby to moja siostra dostała stypendium. Jestem pewna, że urządziliby imprezę i kupili jej mnóstwo prezentów. Od razu opowiedzieliby o tym wszystkim znajomym i mówili, jak mądra i zdolna jest ich księżniczka. Trudno im było mnie pochwalić, ale gdyby chodziło o siostrę, ubóstwialiby ją jeszcze bardziej. Nie wiem, jak to możliwe, ale moi rodzice kochają moją siostrę bardziej niż mnie. Siostra jest ode mnie pięć lat młodsza. Pamiętam, kiedy pierwszy raz ją zobaczyłam. Tata zabrał mnie do szpitala. Mama trzymała siostrę na piersi. Dali mi ją potrzymać. Pokochałam ją, kiedy tylko zobaczyłam jej małą różową twarz. Cześć malutka, nazywam się Viola. Jestem twoją siostrą, powiedziałam. Na początku świetnie się dogadywałyśmy. W sumie było tak przez długi czas. Niestety zaczęłam się od niej oddalać przez zachowanie moich rodziców. Czy to jej wina? Zapytacie? Na początku myślałam, że nie. Była niemowlęciem i oczywiście wymagała więcej uwagi. Ale kiedy podrosła, nic się nie zmieniło. Cały czas poświęcają jej całą swoją uwagę. Ma już prawie 11 lat. Dlaczego traktują ją inaczej? Ile jeszcze mam czekać, aż zaczną nas traktować tak samo? Nie sądzę, by chodziło o wiek. Myślę, że rodzice mają powód, by kochać ją bardziej. Nie mogę powiedzieć, by mnie w ogóle nie kochali. Cóż! Nie wiem jak z mamą, ale wiem, że tata mnie kocha. Jednak rzuca się w oczy, że moją siostrę kochają o wiele bardziej. Każdego dnia wyraźnie to widzę i doprowadza mnie to do szału. Kiedy zachoruję, mama daje mi leki i to wszystko. Na drugi dzień nawet nie pyta, jak się czuję. Zeszłej zimy bardzo się rozchorowałam podczas epidemii grypy. Nie wychodziłam z łóżka przez 10 dni. Po trzech dniach mama zaczęła pytać, nadal jesteś chora? I złościła się, że mi się nie polepsza. Zasugerowała nawet, że udaje, żeby nie chodzić do szkoły, mimo że miałam gorączkę. Ale gdybyście ją zobaczyli, kiedy moja siostra choruje, tak się o nią troszczy. W środku nocy posyła tatę po lekarstwa, a sama nie odchodzi od jej łóżka. Jeśli chodzi o choroby, traktuje nas zupełnie inaczej. Nawet głupi zauważyłby różnicę. Myślę, że siostra też zdaje sobie z tego sprawę, ale nic nie mówi, bo jej to odpowiada. Ta szafa też jest dowodem na to, że mama bardziej kocha siostrę. To pokój mojej siostry, a to jej ubrania. Ma ich tak wiele, że ledwo mieszczą się w szafie. Przy każdej okazji mama zabiera siostrę na zakupy. Kupuje jej wszystko, czego zapragnie. A jeśli zwróci się mamie uwagę, powie, że te rzeczy były siostrze niezbędne. Nie pamiętam, bym w jej wieku chodziła na takie zakupy. Okej, okay. tata dostał awans i zarabia teraz więcej. Ale nie byliśmy biedni, kiedy byłam młodsza, a i tak wszystkie ubrania dostawałam po kuzynce. Zresztą, moda zbytnio mnie nie interesowała. Lubię kupować rzeczy, których naprawdę potrzebuję. Ale i tak, gdybym powiedziała mamie, że potrzebuję kurtki, robiłaby mi problemy. Powiedziałaby, zapytaj ojca. Wie, że tata powie, bym kupiła sobie, co chce, ale i tak to zrobi, żeby mi uprzykrzyć życie. Dlaczego matka, która jest tak wyrozumiała dla młodszej córki, starszą córkę traktuje zupełnie inaczej? Odpowiedź jest prosta bo ją bardziej kocha. Przynajmniej tata nie sprawia, że się tak czuje, o ile wszystko jest ok. Jednak, gdy sytuacja między nami jest napięta, nie jest już dla mnie tak miły, jak dla siostry. Pewnego dnia, gdy wchodziłam do domu, upadł mi telefon i zbiła mi się szybka. Nic by się nie stało, gdyby to była tylko rysa, ale telefon nie działał, więc musiałam powiedzieć tacie. Bardzo się zdenerwował, kiedy to usłyszał. Po co trzymałam w ręku telefon otwierając drzwi? Ile razy ma płacić za naprawę? To było z mojej strony bardzo dziecinne. Powiedział, naprawisz go, gdy nazbierasz z kieszonkowego. I zakończył dyskusję. Skoro miałam zapłacić sama, to po co prawił te morały? Przypadek chciał, że następnego dnia siostra też zbiła szybkę. Jestem pewna, że wiecie, co było dalej. Tata powiedział tylko, kochanie, następnym razem uważaj. I tyle. Wziął jej telefon i oddał już naprawiony. Jedynym wytłumaczeniem tej sytuacji jest fakt, że siostry kochają bardziej. Po serii takich zdarzeń zdecydowałam się porozmawiać z mamą. Przez długi czas myślałam, co jej powiedzieć, bo było to dla mnie bardzo ważne. Zanotowałam sobie wszystko w głowie. Przećwiczyłam nawet kwestię przed lustrem. Ale mama już po pierwszym zdaniu kazała mi przestać. Chciałam jej tylko powiedzieć, co myślę, i podać przykłady takich sytuacji. Nawet gdyby nic się nie zmieniło, chciałam zrozumieć, czemu rodzice tak robią. Ale mama bardzo się zdenerwowała. Powiedziała coś w stylu, to jeszcze dziecko. A ty jesteś prawie dorosła, nie wstydz ci, że porównujesz się do małej dziewczynki? Po tych słowach straciłam nad sobą panowanie, rozpłakałam się. A potem zaczęłam wrzeszczeć. Bardzo się pokłóciłyśmy. Nie wiem, co powiedziała tacie, ale po przyjściu do domu na mnie nakrzyczał. To kolejna rzecz, która mnie irytuje. Na swoją małą księżniczkę nigdy nie podnoszą głosu, ale mnie podczas kłótni zawsze mówią przykre rzeczy. Zawsze przeżywam ich słowa przez kilka dni. Ta kłótnia przelała kielich goryczy. Miałam dość takiego traktowania. Skoro mieli mnie gdzieś, to zniknę z ich życia na dobre. Zdecydowałam więc, że ucieknę. Ale co oznaczało uciec z domu? Nigdy wcześniej o tym nie myślałam. Czy miałam spać na ulicy? Czy powinnam pójść do przyjaciółki? Czy jej rodzice nie zaczęliby czegoś podejrzewać? Czy lepiej byłoby spać u krewnego, który nie powiadomi rodziców? Czy mam zabrać ze sobą ubrania? A jeśli tak, to jak dużo? Czy jeszcze kiedyś wrócę do domu? Czy nic się nie stanie, jeśli ominę parę dni w szkole, a może i tak nie wrócę już do szkoły? Czy mam odbierać telefon, gdy zadzwoni mama lub tata? Czy mam im zostawić listy, zanim ucieknę? A co zrobi, jeśli rodzice wezmą policję? Czy każą mi wracać do domu, bo nie mam osiemnastu lat? Najważniejsze było to, że miałam tylko tygodniowe kieszonkowe, a i tak wydałam już połowę. Jak miałam przeżyć bez pieniędzy? Czy uda mi się znaleźć pracę? Jaką pracę mogłabym wykonywać? W mojej głowie pojawiło się milion pytań, gdy tylko wpadłam na pomysł ucieczki. Nigdy nie myślałam, że to takie skomplikowane. Zdałam sobie sprawę, że jeśli utknę na szczegółach, to nigdy nie ucieknę. Czy wystarczy, jeśli ucieknę tylko na kilka dni? Nie oczekiwałam wiele. Wystarczyłoby mi, gdyby rodzice zdali sobie sprawę, jak źle się czułam. Chciałam tylko, by mnie wysłuchali, zrozumieli, że coś złego się dzieje. Myślałam, że dobrze by było, gdyby się zmartwili, wtedy by zrozumieli. Godzinę później byłam już na ulicy z wielkim bagażem. Nie potrzebowałam bagażu, ale nie chciałam, by rodzice rozgryźli mój plan. Skoro wzięła tyle ubrań, to odeszła na dobre. Chciałam, żeby tak właśnie myśleli. A w ogóle to zmieniłam zdanie, kiedy pisałam list pożegnalny. Planowałam uciec tylko na jedną noc zamiast kilku dni. Myślę, że tyle by wystarczyło, by zwrócić na siebie uwagę rodziców. Nie było sensu tego przeciągać. Z tym pomysłem udałam się na dworzec. Pociągi cały czas przyjeżdżały i odjeżdżały, więc dziewczyna z bagażem nie wzbudzała podejrzeń. Wyłączyłam telefon, żeby rodzice nie mogli się dodzwonić. Miałam nadzieję, że spędzą noc na komisariacie, błagając policjantów, by mnie znaleźli. A ja w międzyczasie miałam czytać sobie książkę na dworcu. Nad ranem. Miałam się przejść koło komisariatu, żeby mogli mnie łatwo rozpoznać. Dzień dobry, dowodzik, proszę. Szukamy dziewczyny, która uciekła z domu. Zawiadomiono wszystkie oddziały policji, a ty wyglądasz jak ta dziewczyna ze zdjęcia. O nie, słapaliście mnie! Proszę, zabierzcie mnie do domu. Płakałam, myśląc o naszym pojednaniu. Miało być wzruszające, a nasza trójka miała wzajemnie się przytulać. Miałam nadzieję, że nie wezmą ze sobą siostry. Jednak mój genialny plan inaczej niż w mojej fantazji skończył się w trzy godziny. Wzięłam Ubera na dworzec. Wszyscy wiemy, jakie to wygodne. Ale naiwnie skorzystałam z konta mojego taty, bo nie miałam własnej karty kredytowej. Rodzice spanikowali, kiedy znaleźli moją karteczkę z napisem Nie chcę już mieszkać w tym domu. Mam nadzieję, że będziecie szczęśliwi za swoją księżniczką. Ale tata przejrzał historię na swoim koncie Ubera i od razu wiedział, gdzie jestem. Myśleli, że zamierzam wyjechać z miasta pociągiem, więc szybko przyjechali na dworzec. Nie miałam takiego zamiaru, więc po prostu tam siedziałam. Siedziałam na ławce, jedząc kanapkę, którą przygotowałam w domu. Kiedy rodzice mnie znaleźli, mieliśmy nasz moment pojednania. Nie byli na mnie źli. Rozmawialiśmy całą drogę do domu i kilka kolejnych godzin. Nie wiem, czy byli szczerzy, ale cały czas mówili, że mnie rozumieją i że teraz będą na to zwracać uwagę. Ale czy im wierzę? Na razie tak. Okaże się na jak długo. Jeśli chcecie przesłać swoją historię, w opisie pod filmem znajdziecie adres. Dzięki za wysłuchanie. Na razie